Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Wieprzyce, tutaj gdzie się mieści One Love Raised, czyli wspólny gołębnik Polish Masters. Kolega Kacper Mak go prowadzi, to już jest druga edycja, która będzie się w tym roku odbywać. My tutaj tak pokażemy tylko tak, jak ten gołębnik wygląda, on jest bardzo długi. O, tutaj niestety nie jesteśmy w stanie za jednym razem go objąć. Pokażemy za chwilę, jak wygląda w środku. Jest to gołębnik na ile tysięcy gołębi tutaj? Witam przede wszystkim serdecznie wszystkich. Gołębnik jest na 4000 gołębi, 3500-4000, więc no to druga nasza edycja. Na chwilę obecną 1600 gołębi mamy zgłoszonych, więc luz i miejsce te gołębie będą miały naprawdę dużo tutaj. Tutaj też jeszcze widzimy, tutaj kolega, tam takie prace trwają, bo kolega te lądowisko przygotowuje. Takie chcemy tutaj... Jedno duże lądowisko, 30-metrowe. 30 metrów na 3 długie, więc no kawał lądowiska. I zmieniacie też system, będzie tak, benzing. Będzie benzing live, więc no, modernizujemy cały czas. Po prostu gołębnik. Wejdziemy może do środka, bo tutaj troszeczkę wieje. Pokażmy tutaj Kacper w środku, jak ten gołębnik wygląda. Tutaj teraz są takie prace porządkowe, trwają tutaj. Już jest posprzątane, są wyłożone z rębkami, widzę. Szykujemy się, dosypujemy tylko po prostu nową suchą ściółkę. Siodełka. Jeszcze coś tam będziemy obmalowywać do tego dostosowaną. Czyścić po prostu wszystko, oczywiście. Tak, tak. Musimy to odświeżyć na gotowo, żeby to... Więcej porozmawiamy sobie tam w biurze, bo tutaj wieje, jest akurat, dzisiaj jest akurat ciepło, ale wieje, dlatego gorzej, jak się nazywa, nam będzie tutaj nagrywać. No i jesteśmy teraz w biurze tutaj u kolegi Kacpra. Kolega Kacper nam teraz właśnie powie, jak to wyglądała w zeszłym sezonie tutaj rywalizacja. Ile przyjęliście gołębi? Zacznijmy od tego. W zeszłym roku przyjęliśmy 1079 gołębi. Na finał poszło w granicach tam 300 gołębi, już dokładnie, no musiałbym po prostu zobaczyć w listy startowe i konkursowe. No w granicach 300 gołębi poszło na finał. I ile wróciło z finału? Kurczę, ponad połowę wróciło, tak? Ponad połowę z tego finału gołębi wróciło. No finał był udany, 3 gołębi brakowało w pierwszy dzień, żeby zamknąć konkurs, tak? Te 33%, bo baza była 33% konkursowa, to brakowało 3 gołębi, żeby zamknąć konkurs. Te gołębie fajnie rano dolatywały. No finał był udany, tak? A miałeś takie, że tak powiem, obawy, bo co rozmawialiśmy, mówiłeś, że rano, kiedy wstałeś o 6, no, już tutaj ludzie byli, a pogoda nie zapowiadała się dobrze. Nie zapowiadałaś, to było wszystko, no... Ale no, dzięki Bogu po prostu udało się idealną te okienko pogodowe wypatrzeć, no i żeby te gołębie wypuścić. Po trasie tam no nie było. Nie finał z ilu kilometrów mieliście? 450 kilometrów. Bo mieliście razem wszystkich lotów tych punktowanych, 4 konkursowe i finał? Finał, tak. Tak, a wcześniej 7 treningów, tak? 7 treningów. Trening zaczynacie od jakich odległości? To jest symbolicznych, 2-5 kilometrów, tak? Żeby te gołębie, no zapiórnie się pierwsze z koszem obsłonią, tak? To oczywiście jest najważniejsza sprawa u młodych. Tutaj na tym gołębniku, który ty prowadzisz, bo powiedzmy jeszcze, ty jesteś normalnie członkiem PZHGP, lotujesz tutaj, tak, w oddziale, jakim numer? 083 Gorzów Wielkopolski. I tutaj na młode ci dobrze idzie rywalizacja? Tak, no, dlatego między innymi ten wspólny gołębnik to był taki pomysł, no bo mówię, na młode sobie tutaj radzę. Udało mi się 3 lata z rzędu wylatać tutaj mistrza oddziału Gorzów Wielkopolski. Na 3 lata 2 razy najlepszy lotnik okręgu młody, w 2019 najlepszy okręgu właśnie lotnik młody, w tym roku też najlepszy lotnik okręgu młody, trzeci lotnik oddziału, najlepszy lotnik oddziału w zeszłym roku. No to a na stare gołębie lotujesz? Nie? Tak, lotuję w tym roku wyjątkowo, muszę po prostu sobie odpuścić jeden rok ze względu na wspólny gołębnik. Tak jak większość wie, że no zostaliśmy objęci patronatem FCI, jesteśmy w federacji FCI, no to musimy tutaj po prostu skupić się na wspólnym gołębniku. Muszę się bardzo mocno zaangażować na wspólny gołębnik. Jeden rok sobie odpuszczam, ale no na stare też tam jakieś sukcesy, na stare sukcesy też są, bo tam lotuję w granicach tam pierwszej dziesiątki oddziału w lotach gołębi starych. No bo mówię, jeszcze jest... powiedzmy w oddziale tutaj Gorzów, jakich masz rywali, powiedzmy, to wiem, że Kozdrowski, kolega, tak, Boguś jest. Boguś Kozdrowski, kolega Jaskulski, Maciek Podyma, tak, stricte na młode się skupia, w zeszłym roku akurat nie leciał, ale poprzednie lata też rywalizowaliśmy razem, więc mówię, to konkurencja,
no konkurencja jest, tak? Jest. No nie chcę tutaj nazwiskami też wymieniać, bo niektórych wymienię, niektórych pominę i to... W zeszłym roku, powiedzmy, jeszcze miałeś u Ciebie, była rywalizacja drużynowa też tutaj na Gołębniku? Tak, tak. Tak? No właśnie to powiedzmy, jakie to były zasady, jakie zasady tego były? Najbardziej była honorowane właśnie były drużyny i w tym roku też to tak jest, dalej to będziemy kontynuować. Dwie pierwsze drużyny wygrywały samochody. Ale drużyna, jak się nazywa, ile ma gołębi liczy? Pięć gołębi drużyna liczy. W zeszłym roku to było 5 plus 2 rezerwowe, w tym roku jest 5 plus 1 rezerwowy, bo tak na po prostu taki jest regulamin Federacji FCI. I z tych 5 gołębi, które były w drużynie, 3 punktowały, zdobywały. Te najlepsze, te, które mają najlepsze wyniki. Te, które mają najlepsze wyniki, 3 pierwsze zdobywały punkty. I jak wysokie były opłaty za przyjęcie gołębi? 550 zł od sztuki za 5 podstawowych, 2750 brutto za całą drużynę. To było w zeszłym roku i w tym roku jest tak samo. Ale pojedyncze gołębie też można dać. Pojedyncze gołębie też można dać, ale to, no to mówię, najbardziej honorujemy klasyfikację drużynową, więc no tutaj no największe korzyści można na rywalizacji drużynowej. Na rywalizacji drużynowej zyskać. Dobrze, a klasyfikacja AS jaka u Was jest? Klasyfikacja AS... Najlepszy gołąb, który ten to... No suma punktów. Suma punktów wszystkich. Tak. I teraz powiedzmy, te gołębie, które tutaj koledzy oddają, w jakich terminach najlepiej przysyłać? W tym roku przyjmujemy od 15 marca. Czyli już niedługo. Na 3 tygodnie do 20 maja. Do 20 maja. I będzie taka sama zasada 5 plus 1, czyli w tym roku opłaty te 550 zł od gołębia. I czy jeszcze jakieś dodatkowe zmiany w regulaminie w stosunku do lat poprzednich są? Przede wszystkim 5 plus 1. To jest ta, że ilość gołębi, tak? Tak, to jest ta zmiana. Wymagacie też rodowodów w momencie, kiedy przyjmuje się... Karty własności. Karty własności, żeby były, bo później jest... No problem jest po prostu z wysyłką tych gołębi, bo albo jest sam rodowód, albo jest sama karta, to prosi, dlatego tutaj prosiłbym uczestników, aby dostarczyć gołębie właśnie... Kompletną dokumentację najlepiej nie? Z góry, tak? To jest zmora każdego hodowcy, który prowadzi wspólny gołębnik. Zawsze jest problem później z dosyłaniem, z dokumentacją. Później finał się kończy. Jeszcze te gołębie, które pierwsze konkursy... Ja osobiście też wysyłałem człowiek z biegu, gołębie młode wziąłem, połapałem, popakowałem, ładnie wysłałem, a później kart też nie wysłałem, bo nie chciałem, nie miałem na to czasu, żeby poszukać, znaleźć rodowód, zrobić. I wiem, jak to u mnie wyglądało. Tak samo, ale no prosiłbym po prostu tutaj uczestników. No, żeby chociaż karty własności, żeby były i... Bo wiadomo, niektórzy hodowcy mają bardzo komercyjne, drogie gołębie i też nie chcieliby, bo też się spotkałem z taką opinią, że po prostu nie chcieliby dawać tych rodowodów. Tak, bo oni mają taką, niektórzy myślą, że w ogóle organizator to pierwsze, tak, co robi, to sprawdza i te lepsze sobie odłoży. Nie, tutaj tak nie wygląda. To w ogóle nigdzie tak nie wygląda. Ja podejrzewam, przepraszam, ci wejdę w słowo, ale ja wiem, jak tutaj, czy znamy Jana Bocheńczaka, Maćka Wudzika, Andrzeja Grodnego, no każdego z hodowców, tych, z których współpracujemy, oni kiedy prowadzą wspólny gołębnik, to pierwsze, co mają, stres, żeby te gołębie utrzymać w zdrowiu, jak najwięcej ich doprowadzić. To jest największy problem. O właśnie, zdrowie, lotowanie, żeby jak najwięcej tych gołębi do finału dotarła, żeby ci uczestnicy byli zadowoleni. A naprawdę, proszę mi wierzyć, nie ma czasu taki ten organizator wspólnego gołębnika, to żeby przeglądać te rodowody i tam wybierać, szukać, kogoś faworyzować albo i nie. Wspólny gołębnik to tak, jak można to porównać do jakiegoś oddziału, tak? Tylko że tutaj na organizatorze leży wszystko, totalnie wszystko. Finanse, organizowanie treningów, podjęcie mądrej decyzji na temat wypuszczenia, analizowanie pogody, a w oddziałach te funkcje są po prostu rozdzielone na różne osoby w zarządzie, tak? I tak. Jedna osoba jest odpowiedzialna za wypuszczenie gołębi, druga za finanse, trzecia jest za utrzymanie czystości kabiny, klatek. Sekretarz jest jeszcze, który tą dokumentację prowadzi, powiedzmy. A tutaj, no po prostu, wszystko musicie tutaj robić sami. Organizator musi to wszystko sam powiedzieć. Tutaj do pomocy masz zawsze kogoś takiego? Tak, no tutaj przy gołębiach robimy to, cały czas pracujemy w 5 osób. Jest osoba tutaj, która 24 godziny na dobę jest... Śpi tutaj, pilnuje wszystkiego, tak? Tak. No bo tak to musi wyglądać. No to... Żeby to, no jest tych gołębi dużo. W tym roku już masz, mówisz, zapisane około 1600 tak. gołębi. Jakie nagrody tam przewidujesz? W zeszłym roku to miały samochody były, tak? Tak, w tym roku też. Powiedzmy, jakie to samochody były? W zeszłym roku za pierwszą drużynę był Fiat Tipo. Tam wartość była 60 parę tysięcy. Ja drugi samochód był z Mitsubishi, nie pamiętam dokładnie jaki model, ale to w granicach tam 50 tysięcy. A w tym roku jakie?
Zobaczymy. Regulamin opiewa to w ten sposób, że pierwszy samochód będzie za 100 tysięcy. Nie chcę po prostu się tam kurczowo wiązać z jakąś marką, bo... No to właśnie, bo może się okazać, że nie będzie samochodu można kupić, bo teraz mamy problemy z dostawami elektroniki do samochodów i dużo w salonach na nowe samochody się długo czeka. Tak, dlatego mówię, tu nie chcę się wiązać jakoś. Wartość tego samochodu będzie taka, jaka jest w regulaminie. Na pewno my jako organizatorzy z tego się na 100% wiążemy. Powiedzmy jeszcze tak, jaki macie tutaj adres strony internetowej? www.olr-polishmasters.com. My ten adres też będziemy podawać u nas na stronie, tam będzie taki banerek, z banerka będzie można tutaj wejść i zobaczyć, tam można się będzie zapoznać szczegółowo z regulaminem, jaki w tym roku obowiązuje tutaj i tak jak mówimy, nowości, benzing, nie będzie tak, system live, bardzo dobry jest. No stawiamy tu przede wszystkim na jakość, tak? Z tego co, analizując tutaj ten rynek, sport gołębiarski, no spotkałem się z opiniami, no, że ten po prostu benzing no jest bardziej chwalony niżeli Tauris. Ja powiem tak, ja sam mam benzinga M3, do ligi też będziemy się starali, każdy gołębnik, który w lidze będzie wyposażyć w M3 z Life'em od razu, bo to jest system, który zapewnia nam coś takiego, że zawsze mamy podgląd, co się dzieje na antenach, jakie gołębie przechodzą, jaki jest stan anten. No po prostu jest to system naprawdę niezawodny i co ważne, warto podkreślić, w antenach nowego typu nie ma tam takiego motywu, że może jakby tak niejako przepuścić gołębia z uwagi na to, że przeszedł dwa czy coś, się znalazły na jednym polu. To są anteny już inaczej troszeczkę działające, one są inaczej skonstruowane. Kolega Daniel z firmy Owigor może to tam pokazać. Zresztą jak się pojedzie do Opola, do siedziby tej firmy, zobaczy, tam mają taką tablicę. Przekrój anteny jest i można zobaczyć, dlaczego te anteny nowe są takie dobre. Dobrze, czy coś jeszcze masz do dodania tutaj, Kacper? No tak, no do edycji 2022. Co chciałem jeszcze dodać? Tak, no... Będzie zamontowany monitoring 24 godziny na dobę, live będzie rzut z dwóch stron na lądowisko, bo tak jak wspominałem, budujemy lądowisko duże, będzie jeden punkt lądowania gołębi, 30 metrów lądowisko, tam będzie 6 anten. Takie właśnie pod kątem, jak masz zrobione? Tak, tak. To będzie pod kątem, troszeczkę, no wymyśliłem po prostu sobie to inaczej, gołębie będą z ziemi po prostu wchodziły do gojemnika, do wojler. W wojlerach na spodzie wojler będzie zamontowanych 6 anten, 6-polowych właśnie benzinga, bo to tak mi po prostu, taki projekt benzing opracował, wyliczył, doradził, ile tych anten ma być, bo myślę, że w tym roku powinno być w granicach 2000 gołębi, no to opracował taki projekt, musi być 6 po prostu tych anten 6-polowych. No czekam na montaż, do 15 marca do przyjęcia gołębi już będziemy mieli ten system gotowy. No co, te kamery będą 24, będą 3 kamery, tak, rzut na cały gołębnik, no każdy uczestnik będzie mógł sobie wejść, obojętnie w nocy, w dzień, jak tutaj my pracujemy z tymi gołąbkami, jak to wszystko u nas wygląda, no i dwie kamery, tak jak mówię, na lądowisko, będzie to 24 godziny. Jeszcze zadam pytanie, w zeszłym roku sprzedawaliście gołębie po finale, gdzie były sprzedawane? U Wiktora Furmana. Na pitchbooku. I dobrze, i w tym roku podejrzewam będzie podobnie. Tak, jesteśmy tak umówieni. Dokładnie, także zachęcamy wszystkich tutaj do udziału, do wzięcia udziału w edycji 2020 na OLR Polish Masters. Tutaj jeszcze raz przypominamy, jesteśmy w miejscowości Wieprzyce. Jest to miejscowość położona tuż przy samym Gorzowie. Czy to nawet, nie, to jest Gorzów? Nie. Przy samym Gorzowie dosłownie 5 km od Gorzowa. Także na razie dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich i zachęcamy do zainteresowania się tym wspólnym gołębnikiem. Do zobaczenia. Dobry lot.